Historia życia Daniela D. Holma, jednego z najsławniejszych mediów w historii. Daniel Douglas Home, zwany Hume, został kiedyś opisany przez Beloffa jako najsławniejsze medium w dziejach, sądząc po ilości imponujących seansów, z których posiadamy zapisy, oraz przez pryzmat obserwatorów, których przyciągnął w wielu krajach, które odwiedził. Bynajmniej nie chodzi tu tylko o zjawiska. Home poprowadził ponad 1500 seansów i demonstracji fizycznych. Był badany przez światowej sławy naukowców, jego występy zawsze miały miejsce w biały dzień i w sceneriach poza jego domem. Nie istnieje żaden dowód, który wskazywałby na to, że Daniel Home mógł być kimś mniej niż prawdziwą osobistością. Daniel Home urodził się w Edynburgu w Szkocji 20 marca 1833 roku. Jego rodzice nie mogli go utrzymywać, więc odpowiedzialność za jego wychowanie przejęła jego ciotka do momentu, gdy sytuacja materialna rodziców uległa poprawie. W wieku 9 lat Home mógł już powrócić do swoich rodziców, mieszkających w stanie Connecticut w USA. Po przybyciu do Ameryki ciotka zaczęła opowiadać o nadzwyczajnych zdolnościach Daniela. W wieku 4 lat Home potrafił przewidywać przyszłe zdarzenia. Zarejestrowano na przykład zdarzenie, kiedy to Home zobaczył przyjaciela, który umarł kilka dni wcześniej. Jego matka, jasnowidząca, wiedziała, że tego typu zdolnościami obdarzona jest cała rodzina, więc specjalność Daniela nie zaskoczyła jej. Gdy Home był starszy, jego zdolności wyostrzyły się. Gdy miał 17 lat, jego gospodarstwo domowe doświadczało takich zjawisk jak pojawianie się poltergeistów, samowolne przesuwanie się mebli, dziwne błyski światła. Rodzina początkowo niczego nie podejrzewała, podejrzenia jednak pojawiły się, gdy stało się oczywiste, że podczas tych wydarzeń Home zawsze był obecny. Szczyt wszystkiego miał miejsce w momencie, gdy ojciec Home'a zauważył, że Daniel głupio się uśmiecha na widok szurającego krzesła goniącego jego siostrę. Rodzice zmusili go wówczas do wyprowadzki, twierdząc, że jest opętany. Home wędrował to tu, to tam, nie mając pewności, co zrobić ze swoim darem. Kiedy w końcu zdecydował, że mógłby czerpać z tego dochody, nie dosłownie, ponieważ Home nigdy za swoje usługi nie przyjął zapłaty, jego los zaczął się odmieniać. Home zaczął organizować seanse, podczas których podnosiły się stoły. W pomieszczeniach pojawiały się duchy, słyszane były nawet głosy duchów. Mógł nawet sprawiać, że osoby lewitowały wbrew swojej woli. To, co dodawało Home'owi wiarygodności, to to, że wszystkie jego seanse odbywały się przy silnym świetle dziennym i w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Seanse nigdy nie odbywały się w jego domu, więc inscenizacja czegokolwiek nie była możliwa. Home zadziwił ludzi demonstrowaniem swoich zdolności, opowiadając im dokładnie szczegóły z ich życia, a czasem z życia osób, o których całkowicie zapomnieli. W jednym przypadku pewna kobieta zaczęła płakać, gdy Home przytoczył zaskakujący opis jej życia. Niemniej zadziwiającą zdolnością Home'a była umiejętność wydłużania własnego ciała, częstokroć aż o 15 cm. Ta dość widoczna manifestacja często powodowała u widzów tak wielki wstrząs, że uciekali z pokoju. W 1855 roku Home przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Spirytyzm był w tamtych czasach w Brytanii bardzo popularny, tak więc Home czuł się dobrze pośród swoich rówieśników. Wówczas Home nauczył się lewitacji i aportów, czyli wytwarzania eterycznych rąk, które rozpuszczały się po materializacji w swoich pokazach. Poprzedzony pojawieniem się sławnych mediów pani Hayden i pani Roberts, Home natychmiast trafił swój czas. Jeden z ludzi obsługujących jego seanse, nazwiskiem Gold, stwierdził, jego widzowie mieli często możliwość ujrzenia najbardziej zadziwiających zdarzeń, częstokroć przy dobrym świetle, lewitację stołów i innych przedmiotów, przesuwanie instrumentów muzycznych przez niewidoczne ręce, materializację dłoni duchów itd. On nigdy nie wziął zapłaty za seans, zyskiwał jednak pośrednio poprzez podarunki i ludzką gościnność. Inny uczestnik seansów stwierdził, miałem chwycić go za dłoń i wtedy poczułem jego stopę. Jego stopy unosiły się nad podłogą. Raz po raz unosił się nad podłogą, za trzecim razem uniósł się aż pod sufit, przy czym jego głowa i ręka łagodnie musnęły sufit. Home zaczął podróżować po sąsiednich obszarach, prawdopodobnie z powodu zamachu na jego życie w 1855 roku i odwiedzał kraje takie jak Holandia, Francja, Rosja i Prusy.
Udokumentowane zostały jego występy przed księciem Muratem, Napoleonem III, co zostało potwierdzone bezpośrednio na piśmie w dokumencie podpisanym przez Napoleona Bonaparte i cesarzową Eugenię, która twierdziła, że widziała manifestację jej zmarłego ojca. Także w tym czasie Hume przeszedł na katolicyzm, po czym został przyjęty przez papieża Piusa IX. Innymi jego fanami byli królowa Wiktoria, Charles Dickens, Lord Lytton, William Makepeace Thackeray, John Ruskin i Elizabeth Barrett Browning. Oczywiście Hume miał również wielu przeciwników. Szczerą nienawiścią darzył go m.in. sławny poeta Robert Brown. W 1859 roku Hume poślubił w Sankt Petersburgu w Rosji Aleksandrę, córkę cara. Razem przenieśli się do Londynu, aby wznieść trwały dom. W 4 lata po ślubie Aleksandra umarła. Wcześniej jednak urodziła dziecko, któremu nadano imię Grigori. Zostając w roli samotnego rodzica, Hume doszedł do wniosku, że może utrzymywać swoją małą rodzinę dzięki wykładom o spirytyzmie. Kiedy Grigori był dzieckiem, Hume przeprowadził się do Rzymu, gdzie mógł nauczyć się rzeźbiarstwa. Jego nauczyciele wkrótce odkryli niesamowite zdolności Hume'a i zmusili go do odejścia pod zarzutem parania się magią. Hume niechętnie powrócił do Wielkiej Brytanii i ślubował na zawsze powstrzymać swoje zdolności. Wkrótce przekonał się, że umiejętności, które posiadał, nie mógł bezpośrednio kontrolować. Wkrótce po powrocie do Wielkiej Brytanii zwolennicy Hume'a stworzyli duchowy Ateneum, aby wesprzeć go finansowo. Jeszcze raz zdolności Hume'a przysporzyły mu fanfarów, zaś on sam szybko stał się sławny na całą Europę. W 1868 roku miało miejsce jedno z najbardziej legendarnych wydarzeń z udziałem Hume'a. W czasie seansu w domu pana S.C. Hall'a Hume zademonstrował swoje umiejętności przed tłumem ludzi. Bez wysiłku przepłynął przez pokój, wyleciał przez okno na trzecim piętrze i wrócił do pokoju w ten sam sposób. Lord Lindsay tak opisał to wydarzenie. Usiadłem 16 grudnia 1868 roku w pokoju Lorda Adair przy Ashley Place w Londynie wraz z panem Hume'em, Lordem Adarem i jego kusynem. Podczas seansu pan Hume wszedł w trans i w tym stanie wyleciał przez okno do następnego pokoju, po czym wleciał przez okno do pokoju, w którym się znajdowaliśmy. Odległość między oknami wynosiła około 2,3 metra i między nimi nie było najmniejszego punktu oparcia, jak również między każdym oknem służącym za nawis do kwiatów była odległość ponad 3,6 metra. Usłyszeliśmy, jak okno w następnym pokoju się otwarło i prawie natychmiast zobaczyliśmy Hume'a płynącego w powietrzu w kierunku naszego okna. Księżyc oświetlał cały pokój, ja znajdowałem się tyłem do światła i widziałem cień na ścianie parapetu okiennego, a stopy Hume'a znajdowały się jakieś 12 cm nad nim. Znajdował się w tej pozycji przez kilka sekund, po czym otworzył okno, wślizgnął się do pokoju i usiadł. Lord Adair przeszedł wtedy do następnego pokoju, aby popatrzeć na okno, przez które wyleciał Hume. Było ono otwarte na 40 cm. Lord Adair nazwał cudem to, w jaki sposób Hume przeszedł przez tak wąską szparę. Hume, wciąż znajdując się w transie, powiedział: pokażę ci. A następnie stanął tyłem do okna i wychylił się, wystawiając głowę za okno i usztywniając ciało, po czym wrócił po cichu. Okno znajduje się na wysokości około 22 metrów nad ziemią. Gdy rozeszły się pogłoski o różnorodności wydarzeń, demaskatorzy natychmiast rozpoczęli krucjatę, aby udowodnić, że Hume był fałszerzem. Jeden z demaskatorów, W.M. Thackeray, po spotkaniu z Hume'em stwierdził: to dobrze według ciebie, że robisz to, co robisz, choć prawdopodobnie nigdy nie widziałeś duchowych manifestacji. Zmieniłbyś jednak zdanie, gdybyś zobaczył to samo, co ja. Inny demaskator wysunął różne teorie, w tym przekonanie, jakoby Hume usypiał chloroformem uczestników seansów lub używał hipnozy w celu zaaranżowania jakiegoś zdarzenia. Inny twierdził, że Hume używał tajnej informacji policyjnej, aby poznać szczegóły życia widzów. Ktoś inny teoretyzował nawet, że Hume podróżował z ukrytą małpą, która była odpowiedzialna za lewitację i ruchy mebli. Inni twierdzili, że potrafią powtórzyć popisy Hume'a, aby udowodnić, że dla jego wyczynów istnieje bardziej przyziemne wytłumaczenie.
Wybitni magicy sceniczni, tacy jak Harry Houdini, John Neville McElane i John Mulholland, twierdzili, że potrafią powtórzyć wyczyny Holma, nigdy jednak tego nie zrobili. Houdini ogłosił, że powtórzy numer Holma z lewitacją w domu Lorda Adair, jednak swój pokaz odwołał. W 1871 roku Sir William Crookes, fizyk i chemik, przeprowadził z Holmem eksperymenty w warunkach kontrolowanych. Rezultaty eksperymentów były oszałamiające. Pomimo tego Crookes opublikował ich wyniki, w których podkreślone zostało słowo psychic, na język polski tłumaczone jako ekstrasens, co zostało skrytykowane przez kolegów Crookesa. Crookes najpierw zbadał telekinezę Holma, prosząc go o przeniesienie sprężyny w inne miejsce pokoju. Podczas tych kontrolowanych eksperymentów stopy i dłonie Holma były przywiązane do krzesła, na którym siedział. Krzesło zostało dokładnie zbadane przed i po eksperymentach. Jeśli jako podpórkę użyto stołu, był on również badany przed i po eksperymencie. W następnej próbie Crookes umieścił w żelaznej klatce akordeon. Gdy postawił go na stole, Holm potrafił wywołać lewitację akordeonu, a nawet zagrać na nim krótką melodię. Pani Crookes, będąca jednym z trzech świadków, twierdziła, że lewitacja nie była skutkiem działania Holma, lecz efektem działania innego bytu pobocznego. Jej opis eksperymentu wskazywał na to, iż widziała, cytat, chmurowate widziadło, które po chwili wydawało się zagęszczać i przybierać ludzką postać ubraną w odzież. Było ono na wpół przeźroczyste i przez cały czas siedziało. Pan Holm pozostawał w pobliżu przesuwanych drzwi. Gdy postać zbliżyła się do mnie, poczułam chłód. Był on tym silniejszy, im bardziej się zbliżała, a gdy podała mi akordeon, nie mogłam wydobyć z siebie krzyku. Postać wydawała się być zatopiona do talii w podłodze, tylko głowa i ramię pozostały widoczne i nadal poruszały akordeonem, który znajdował się 30 cm nad podłogą. Podczas pokazu, który dla Holma był dość pospolity, zademonstrował on swoją odporność na ogień. Holm potrafił podnieść z ognia gorącą grudkę węgla, trzymać ją w ręce i dmuchać, aż zrobiła się biała, po czym wrzucić ją z powrotem do paleniska. Crookes udokumentował rezultaty takiej demonstracji, której sam był świadkiem. Cytat. Pan Holm kazał mi przysunąć się z siedzeniem bliżej ognia. Zapytał, czy bałbym się wziąć od niego płonący węgiel. Powiedziałem, że nie. Wziąłbym go, jeśli by mi go dał. Wtedy włożył rękę między rozżarzone węgliki i wybrał najjaśniejszą grudkę, po czym trzymał ją w ręce przez kilka sekund. Wydawał się przez chwilę zastanawiać, po czym wrzucił grudkę z powrotem do ognia, mówiąc, że zdolność była zbyt słaba i bał się, że mogłem zostać zraniony. W tej samej chwili uklęknąłem na dywaniku przed kominkiem i nie mogłem wyjaśnić, dlaczego nie doznał oparzenia. Gdy Holm wyszedł z transu, obejrzałem dokładnie jego rękę, aby stwierdzić ewentualne oznaki nadpalenia albo wcześniejszego przygotowania. Nie mogłem jednak znaleźć żadnej rany na skórze, która była miękka i delikatna niczym skóra kobiety. Podczas badań Crookes udokumentował powiewy powietrza, szybkie zmiany temperatury, stukające odgłosy, zmianę wagi przedmiotów, ruchy i lewitację mebli bez jakiegokolwiek kontaktu, lewitację samego Holma, ruchy przedmiotów znajdujących się w oddali, luminescencję, materializację, pismo bezpośrednie, niewidoczne ręce chwytały pióro i pisały wiadomości, a także aparycje i demonstracje wiedzy, o której Holm mówi, że wie o niej z góry. Holm potrafił opowiadać ludziom o określonych wydarzeniach z ich życia oraz o ich przyszłości. Inni demaskatorzy i naukowcy również byli obecni podczas sesji Holma. Nikt nie był w stanie udowodnić, że Holm był oszustem. Wkrótce po tych badaniach Holm wziął po raz drugi ślub z Julie de Glomleu, rosyjską spadkobierczynią dużej fortuny. Wtedy postanowił przerwać swoją nieziemską działalność. Dwa lata później, w 1873 roku, Holm przeniósł się nad Morze Śródziemne z powodu powracających ataków gruźlicy. Spędził tam resztę życia, aż do śmierci 12 czerwca 1886 roku, w wieku 40 lat. Został pochowany na cmentarzu Saint-Germain-en-Laye. Po śmierci Holma jego żona Julie opublikowała dwie książki na jego temat.
Didi Home, His Life and Mission w 1888 roku oraz The Gift of Didi Home z 1890 roku zostały wydane i dobrze przyjęte przez społeczeństwo. Istnieje również inna książka napisana przez samego Home'a, zatytułowana My Life and Lights and Shadows of Spiritualism. Prawdopodobnie najlepszego podsumowania zdolności Home'a dokonał Gould w 1868 roku. Inni potrafili ledwie uprawiać sztukę magiczną. Co się tyczy halucynacji bądź hipnotyzmu, to prawda, że często widmowa ręka lub postać widoczna była tylko dla niektórych uczestników seansu. Jednakże tak wiele innych zjawisk dostrzeżonych zostało przy tak wielu okazjach przez tak wielu różnych świadków, że w większości przypadków trudno nawet zadać pytanie o halucynacje. Wydaje się więc, że Home naprawdę posiadał pewien rodzaj nieznanych umiejętności, których nauka nie mogła i do dziś nie może wyjaśnić. Artykuł pochodzi z serwisu SpartakSoftware.com. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Wersja polska ukazała się na łamach serwisu paranormalium.pl w listopadzie 2006 roku.